Karta VIP-owska Harry'ego do nocnego klubu. Harry zawsze o mnie pamiętał. Moje ramię dość szybko odzyskało sprawność. Rachunek spłacałem jeszcze bardzo długo. Thank you.
Niedobrze. Moje trzy włoski na klacie nie potrzebują rozgłosu. Narzędzia potrzebne do naprawy kostiumu są w labie. Ciekawe, czy doktor Octavius już wyszedł. Doktorze, jak poszło z komisją? Przepraszam, że nawaliłem. Wcale nie, Peter. Po prostu denerwują się rychłym triumfem. Uspokoją się. Zawsze tak jest. Mam tam wrócić i posprzątać? Nie, nie. I tak wychodzę na kolację. Dokończymy jutro. Krótka przerwa, a potem dalej budujemy przyszłość. Ale mu zazdroszczę tego optymizmu. Chyba wyszedł już z laboratorium. Mógłbym w spokoju popracować przy studiu. Uwaga jednostki, mamy włamanie. Potrzebni funkcjonariusze w Koreatown. Hej, stara dobra kradzież z włamaniem. Nie ma to jak klasyk. Nie wyglądacie mi na ślusarzy. Nie fair, nie fair! Daj nam spokój! Dobra rada. Jak nie umiesz kraść ani się włamywać, odpuść sobie kradzież z włamaniem. Thank you.
Napad. Trzeba wkroczyć. Spider-Man! Spróbuj walnąć mnie. Uprzedzam, ja oddaję. Odpuszczaj! Kto pięścią wojuje, od pięści ginie. Dzięki. Chcieli mnie zabić. Handlu narkotykami. Potrzebne wsparcie w Lower East Side. Zwróciłem dzieciakowi balonik, który odfrunął, a on zrobił dla mnie coś takiego. Dla takich chwil warto się starać. Kiedy Harry odbywał staż w Oscorp, próbowałem tam stworzyć prototypową płynną sieć. Nie udało się. To miejsce zawsze przynosiło mi pecha. Moje ramię dość szybko odzyskało sprawność. Karta VIP-owska menu z mojej pierwszej randki z MJ. Mamy rozbój z bronią w ręku. Celem jest północ Chinatown. Spider pluszak! Pewien projektant z zabawek chciał ode mnie kupić prawa do wizerunku, ale żeby dostać kasę, musiałbym ujawnić swoją tożsamość. Ze splumą do sprzedawcy? Tak się nie zachowuje kulturalny klient. Trzeba być zdrowo szurniętym, żeby napadać na sklep w mieście chronionym przez Spidermana. Chyba lepiej, żeby mnie nie było, jak przyjadą gliny.